Hej, hej, hej. Dobry wieczór, dzień dobry. Wygląda na to, że to kolejny eksperyment. Za każdym razem, jak próbuję zrobić coś w tym Ubuntu Studio przez Vocal Screen, na początku sieka głos z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy. Po prostu jest to jeszcze niedoskonałe oprogramowanie. Inne tego nie robią. Simple Screen Recorder tego nie robi, ale nie można się bawić w znaczek pocztowy. Ten ma. Aha, poza tym nie można na przykład innych rzeczy puszczać. Także ma inne ograniczenia po prostu. Ale eksperymentując. Staramy się radzić sobie z tymi ograniczeniami. Troszkę ja bardzo lubię tą tapetę w Ubuntu Studio, ale jest taka trochę ponurawa. I zrobimy sobie taki eksperyment. O. Set as wallpaper. Może lepiej byłoby, gdybym nie mówił, co to jest, chociaż jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to pewnie już tam zauważył, że to jest że to jest PRL-owski papier toaletowy. I to jest rocznik 81 za podiwaniony z pociągu relacji Wrocław-Katowice. I trudno powiedzieć, że to jest przywłaszczone, no bo to było do użytku publicznego. Co chciałem dzisiaj mówić? Siedziałem tutaj i myślałem przez jakieś pół godziny, i w końcu doszedłem do wniosku, że jeżeli nie zacznę gadać, to będę po prostu jeszcze dłużej siedział i nic z tego nie wyjdzie. Jak się zacznie gadać, to już się gada. I jak się zacznie pokazywać, no to już się pokazuje coś. I chciałem powiedzieć o takiej pani, która mnie skłoniła do nie złamania, ale naciągnięcia postanowienia, żeby nie kupować więcej już książek, bo mam może ich nawet trochę za dużo w tych ilościach zaczynają po prostu pewien kłopot sprawiać. Jest ich więcej niż miejsca na półkach. O, tak bym to ujął. Ale nazywa się Gretchen Rubin i nawet same tytuły dużo mówią. Jeden to jest The Happiness Project, czyli projekt szczęście, a druga książka, którą jeszcze pod koniec stycznia kupiłem, to jest Gretchen Rubin Outer Order Inner Calm. To znaczy zewnętrzny porządek, a wewnętrzny spokój. Myślę, że w mniejszym lub większym stopniu każdy potrzebuje takiego właśnie zewnętrznego porządku i wewnętrznego spokoju. Niektórzy radzą sobie z tym bardziej naturalnie, inni sobie w ogóle nie radzą.
ale do pewnego stopnia każdy tego potrzebuje. I ja tą grę Gretchen Rubin pierwszy raz o niej usłyszałem w podcaście Tima Ferrisa, The Tim Ferriss Show, a niedługo później właśnie tą książkę The Happiness Project zobaczyłem, że ma Chinka na takim stoisku przed sklepem. Takie tymczasowe, znikające stoisko. I to było niedrogie, 12 zł. Także myślę sobie, a trudno. Zobaczę. Jest obiecujący tytuł. No i sobie to nabyłem drugą kupna. A ten ostatni Out of in a Can. Przykuło moją uwagę, dlatego że na każdej stronie jest jeden temat, i to jest taki w zasadzie w jednym akapicie ujęty temat każdy. I to po prostu łatwo jakoś przeczytać. No, przepraszam, czasami to jest, wygląda na to, że to są trzy akapity. Raz, dwa, trzy, tutaj cztery. No. W każdym razie krótkie są, nie są normalne takie strony. Niektóre są nawet takie. Kilkanaście linijek, ale te porady są, powiem tak, brzmią praktycznie. Jest na przykład taki nagłówek: Feeling blue, try cleaning up. To znaczy, jeżeli jest ci smutno, to posprzątaj. I to jest myśl do kontemplacji na dzisiaj. Dla mnie. Jeżeli masz też ochotę pomyśleć o tym, to bardzo się cieszę. Trzymaj się, do jutra. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye.